Grogmas 13. Szukamy kalendarz, szukamy 13. Tu mamy 13. Także otwieramy, zobaczymy co dzisiaj będzie. O, Kindle czekoladka w końcu. Też mega fajnie. Zaczynamy dzień, mam na sobie bluzę z Tolu z ostatniego filmu Daily i dresy. Także co, zaraz wychodzę do szkoły, tylko sobie muszę jeszcze wziąć tabletkę, bo mi ocho spuchło, ponieważ się wczoraj musiałam pomalować, a się nie maluję tak ogólnie teraz, jak mam tą alergię, ale musiałam się pomalować, bo musiałam zrobić projekt jeden na zawodowe. Także musiałam to zrobić, ale szybko tylko pomalowałam się, zrobiłam zdjęcie i zmyłam makijaż, ale tak dostałam uczenia, także muszę wziąć tabletkę i co? I wychodzimy na praktyki i widzimy się już po. Wróciłam z praktyk do domu, byłam jeszcze pod razem w Rossmanie, dlatego teraz wam pokażę, co sobie kupiłam. Są to dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą, jaką sobie kupiłam, jest to taka opaska Ingrogi i Renifera. Takie coś i to mi jest... Kupiłam to na święta ogólnie i do zdjęć jakichś świątecznych, ale też mi się przyda na naszą wigilię klasową, także dałam za nią 20, prawie 23 zł, była troszkę droga, ale nie było innych. Były jakieś tam dziecięce, dlatego stwierdziłam, że wzięłam sobie taką metalową, można powiedzieć, bez żadnego koloru. Także mega fajna, mega mi się podoba. I drugą rzeczą jest to świeczka Yankee Candle. I ona jest o zapachu płatek śniegu i kuli. Tu macie nazwę. Także to jest taka mój prezent ala mikołajkowy, ala wigilijny ode mnie, dla mnie. Chciałam już dawno kupić jakąś świeczkę z Yankee Candle, dlatego sobie mówiłam, a mówiłam wam też, że planuję kupić świeczkę jakąś świąteczną, dlatego to jest taka świeczka świąteczna ode mnie, dla mnie, tak jak mam mówiłam, także wydrukowałam zdjęcia, za które miałam wydrukować i powiem wam, że lubię takie dni jak dzisiaj, czyli poniedziałki, gdzie mam totalny luz, nie muszę nic robić, nie muszę się do niczego uczyć, chociaż później wieczorem muszę przysiąść do jednej rzeczy. Kto wie, ten wie, do jakiej i do czego się przygotowuję. A reszta moich widzów dowie się za jakiś czas, muszę czekać cierpliwie, bo na razie wam tego nie powiem, osoby, które wiedzą, to wiedzą, a reszta się dowie za jakiś czas. No przepraszam, ale wam na razie tego nie powiem. Także tak później spędzę wieczór, na razie sobie oglądam Zamian z Księżniczką 2, powiem wam, że bardzo polubiłam ten film. Drugi raz już go oglądam. No i muszę sobie znaleźć jakieś inne filmy świąteczne na Netflixie, poszukać, bo mam teraz fazę na słuchanie filmów świątecznych i na oglądanie filmów świątecznych i na słuchanie świątecznych piosenek. Także mam taką małą fazę. Napiszcie mi w komentarzach, czy wy też macie taką małą fazę, że oglądacie filmy świąteczne i słuchacie świątecznych piosenek. I teraz, kochani, jak będę nagrywać Vlogmas, to będę nagrywać w tej opasce, bo mi się mega podoba. Albo będziemy otwierać kalendarz adwentowy w tej opasce. Także taki mały akcent świąteczny będzie na Vlogmasach. No i mam nadzieję, że ta opaska wam się podoba, mi się bardzo podoba. Dajcie znać w komentarzach w ogóle, czy wam się podoba ta opaska. No i co, ja sobie dalej idę oglądać ten film Zamiana z Księżniczką 2, później Zamiana z Księżniczką 3, drugi raz. No i siadam do oglądania.
później do jednej rzeczy, ale to dopiero tak na wieczór, pod wieczór. I tak spędzę dzisiejszy dzień. Chciałam oglądać drugi raz Zamiana z księżniczką 2. Teraz sobie oglądam wszystkie vlogmasy, które dzisiaj wleciały na YouTube. Od wszystkich youtuberów, których ja subskrybuję. Także sobie oglądam. I co, czekam, aż mi się woda zagotuje i robimy herbatkę zimową. Także tak spędzimy wieczorek. Mam dalej tą opaskę, bo mi jest mega w niej ładnie, mega się sobie podobam. Także jej nie ściągam i przez vlogmas, jak będę nagrywać, to będzie ta opaska. Także się możecie już przygotować. W ogóle miałam dzisiaj nagrywać nowe intro do vlogmasów, ale stwierdziłam, że nie ma sensu, jak już tak mało czasu zostało. Także z tym introm wytrzymamy. Może na przyszły rok, jak będę robić vlogmasy, zrobię jakieś... Watka zrobiona, piję ją przez słonkę. Także teraz sobie siedzę, dokończę oglądać vlogmasa i zobaczymy, co będę później robić. Przysiądę do tej rzeczy jednej, do której muszę przysiąść. Zobaczymy, jak mi tym razem pójdzie. No i tak spędzę wieczorek. Wypiłam sobie herbatkę. Rozpaliłam w kominku, bo mi było troszkę zimno. Zrobiłam sobie w pokoju taki klimat świąteczny, czyli odpaliłam lampki, odpaliłam bałwanka. Także mam taki klimat świąteczny. Mam rogi renifera. No i co, teraz się zabieram do rzecz, przysiadam do jednej rzeczy. Zobaczymy, jak mi tym razem pójdzie. No i uczymy się, bo już za niedługo już ten czas nastąpi i będę musiała wam o tym powiedzieć i sama się nie mogę tego doczekać, aż w końcu będę mogła wam o tym powiedzieć. No niektórzy wiedzą, a niektórzy muszą poczekać cierpliwie. Także idę ogarniać i widzimy się później. Kochani, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich was na mojego Instagrama. Linka macie na dole w opisie, ponieważ tam się dużo dzieje, dużo relacji dodaję, dużo zdjęć dodaję i tam teraz będzie się działo. Także was wszystkich zapraszam, żebyście wpadli, zaobserwowali. No i co? No i ja już kończę tego vlogmasa dzisiejszego. Jeżeli wam się spodobał, to oczywiście łapka w górę, subskrypcja, komentarz. I widzimy się już w następnym vlogmasie.